Jak wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego foliopaku i dorzucamy dwie wlepki gratis. Następnie bierzemy autograf. Darek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. Widzowie, popatrzcie, mamy tutaj nową skrzyneczkę od Hepo, za co bardzo dziękuję, i spotkałem widza. Jest tutaj Lelek, który nie posiada nowego Godliego, więc teraz w tym momencie, słuchajcie, dajemy mu trejdzika i tak jak obiecywałem, daję, słuchajcie, Godliego totalnie za darmo. Serio, trafiliśmy go we wczorajszym odcinku, więc teraz, gościu, go odbierasz. On mi daje Santa TV Mana, który oczywiście jest nic nie warty w stosunku do Godliego, ale serio, chcę być słowny, więc macie dowód, że tutaj gość wygra. Oczywiście mamy tutaj także skrzyneczki od różnych graczy, za co gigantycznie dziękuję. Nawet są Spider Crate'y, więc jest potężnie, ale my spotkaliśmy tutaj, słuchajcie, ziomala, który posiada tego Sinistera ulepszonego na koniec właśnie karnetu i ja chciałbym dzisiaj go zobaczyć, dlatego że mi jeszcze trochę brakuje, nie jakoś hardkorowo dużo, ale jednak 17 tirów. Dobra, muszę przeklikać, słuchajcie, te skrzyneczki, oczywiście gigantycznie dziękuję i teraz, słuchajcie, w tym momencie w ogóle otwórzmy ich, wiecie co? 10 naraz i uwaga, mamy legendary, 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 no nie, nie było tutaj, słuchajcie, mityka. Dawajcie, jeszcze raz otworzymy sobie aż 10 skrzynek i tutaj nie, znowu nie ma, słuchajcie, nic sensownego, a ja wam przypominam, że jak chcecie mi wysłać prezent, to wchodzicie tutaj, klikacie prezent i piszecie Abera Roblox Ele. Nie uwierzycie, otworzyłem jakieś 50 tych skrzynek i mi się to nie nagrało, ja nie mogę, a tam były dwa mityki, nie było, słuchajcie, tam Godliego, a mówiłem o tym, że jakby był Godli, to oczywiście, żebym znowu go przekazał któremuś z widzów, zwłaszcza, że w ogóle zaraz z tymi widzami będę grał, no nie? Ale kurde, otworzyłem 50 skrzynek i to się nie nagrało. Dobra, dawajcie, jeszcze dychę walniemy, słuchajcie. Walimy teraz tylko 4 mityki naraz! 4 mityki, no takie szczęście to tylko z bluzami Abra Team, więc wpadaj i zamawiaj www.abraety. No i widzowie, jesteśmy, gramy tutaj właśnie razem z Frankiem na North Pole i oczywiście jestem giga ciekaw jego Sinistera. Tak czy inaczej, ja pierwsze co robię, to oczywiście stawiam tych świętych Mikołajów, Scientista, żeby coś tutaj zarabiać. Mamy Frost DJ Speakermana, on też ma właśnie Frost DJ Speakermana, więc to jest spoko postać, żeby ją właśnie postawić na start, żeby ona już coś tam zaczęła robić, no nie? Dobra, ja dorzucam tutaj kolejnego Santa oczywiście i liczę na to, że Franek w niedalekiej przyszłości postawi Sinistera tego ulepszonego, bo ja jeszcze ani razu, słuchajcie, z nim nie grałem, rozumiecie to? To jest akurat dość ciekawe, że ani razu. Wiecie, to, że go nie mam, to jedno, ale żeby nawet go nie zauważyć, to naprawdę już grubo. Okej, wrzucamy kolejnego oczywiście zarabiacza. Dorzucamy kolejnego Scientista i teraz, słuchajcie, będę mógł postawić elfika. Zastanawiam się tylko, czy stawiać elfa, czy może, słuchajcie, od razu właśnie głosik, no nie? Dobra, żeby zarabiać kaskę, postawię elfa. Serio. No, nie ma co więcej tutaj stawiać, bo po prostu, no, szkoda kasy na to. Szkoda, słuchajcie, aktualnie na to kasę. My musimy tutaj ich wszystkich poulepszać i to jest dla nas teraz priorytet, prawda? A on, mam nadzieję, że też będzie tutaj ulepszał, że będzie, słuchajcie, zarabiał kaskę i że postawi zaraz tego Sinistera, bo ja nawet nie wiem, ile Sinister, słuchajcie, bije. Znaczy, ten zwykły Sinister Legenda, którego mam, no to przecież wiem, ale mówimy o tym właśnie mityku za 50 tir, więc tu może być dość grubo. Dobra, ulepszamy kolejnego i teraz tak, słuchajcie, po 150 dolarów aż dostaniemy, więc ja bym ulepszył jednego, ale zanim to, słuchajcie, się stanie, postawiłbym głośnik. Serio, postawiłbym, słuchajcie, głośnik, tak myślę sobie, w tym chyba oto miejscu. Od razu można by go zaraz, słuchajcie, ulepszyć. Ja wiem, że on teraz to praktycznie nic nie robi, ale już niech stoi, już niech stoi, niech już coś tam, słuchajcie, zaczyna po prostu robić, no nie? I widzowie, pamiętajcie, że to jest ostatni czas przed świętami, kiedy gdy zamówicie coś na www.abraety, to jeszcze na święta wam przyjdzie ta paczka. Do każdego zamówienia dokładamy jedno zdjęcie z autografem gratis oraz nie jedną, a aż dwie naklejki, więc warto coś sobie zamówić. Bluzy są mega kozackie, grube i szyte w Polsce, więc to świadczy o ich jakości. Dlatego wejdź teraz w pierwszy link w opisie na www.abraety i zamów czy czapkę zimową, czy bluzę, czy koszulkę, czy nawet taki kozacki zeszyt. Jego głosik jest na drugim levelu, więc spoko. Ja też w takim razie, słuchajcie, zrobię
zrobię zaraz swój głośniczek na wyższy level. Czekajcie, damy go za 400. O! No i teraz on już powinien dawać. Dalej nie jakoś giga dużo, ale jak go ulepszymy, jak go wymaksujemy, to już będzie dawał na pewno bardzo, bardzo sporo. Więc ciśniemy właśnie na tym autoskipie. I ciekaw jestem, słuchajcie, jaki będziemy, słuchajcie, mieli czas. Czyli tak, tutaj jest $500, tu jest $500 i teraz, słuchajcie, tego już za 800 trzeba będzie zrobić. On się pyta, czemu go tak postawiłem. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Jak on będzie wymaksowany, to on będzie miał tutaj wszystko to. Wszystko to i on będzie bił do tyłu. Więc on będzie bił też tu. On będzie bił także tutaj. To jest genialne miejsce. Tylko zanim to zrobię, to oczywiście najpierw, słuchajcie, no musimy poustawiać te postacie. Trochę, wiecie, pozarabiać kaski i tak dalej. No nie ma tak łatwo, słuchajcie. Nie ma. Dobra, tutaj potrzebowałbym, słuchajcie, jeszcze więcej pieniędzy. Więc zrobimy tak. Tego za 300. Tego za 300 i przy kolejnym skipie już tutaj, słuchajcie, będzie naprawdę sporo pieniędzy, że za 800 będzie dało się go ulepszyć. Chociaż czy jest taka potrzeba? No popatrzcie, oni tak tego nie przechodzą, więc na razie nie ma takiej potrzeby. Dobra, leci Frost Toilet, więc jednak jednego skipa wrzucimy. Dobra, teraz tak, zrobimy upgrade'ik, słuchajcie, za $800 i czekamy na upgrade'ik kolejny. Popatrzcie, on już ma lepszy zasięg i też bije 1500 na sekundę, więc możemy zobaczyć, jak taki Glass Toilet, no popatrzcie, on jest totalnie rozpikywany, więc możemy teraz obczaić, jak taki Frost Toilet będzie rozpikywany. No jest, słuchajcie, jechany. Jest, żeby nie było, nie? Dobra, to tutaj, słuchajcie, robimy w takim razie 800. Tu robimy, słuchajcie, upgrade'ik za 1000. Teraz zrobimy Elfika też za 200, bo... Tu się robi trochę, słuchajcie, nieprzyjemnie, no nie? Franek zbiera kasę, ale ja nie wiem, co on robi, słuchajcie, z tą kasą. Nie wiem, bo tutaj leci ten Frost Toilet mimo wszystko. Musisz, stary, po prostu go ulepszać, no nie? Ja teraz nie będę nic tutaj takiego hardkorowego chyba stawiał. Albo wiecie co? Żeby nie było, postawię, słuchajcie, postawię tutaj taki głośnik, właśnie jeszcze jeden. Okej, dam go tutaj. Ulepszę go, słuchajcie, ze dwa razy, dosłownie ze dwa razy go tutaj ulepszę. Teraz ulepszę, słuchajcie, nam Elfika też ze dwa razy. I spoko, teraz to już nie powinno nam nic zagrażać, no nie? Ja w tym czasie właśnie porobię tak. Ciach jeden prezent, zrobię ciach drugi prezent. No i czekamy na Sinistera, słuchajcie. On już ma $1300. A ja nawet nie wiem, słuchajcie, ile Sinister kosztuje. Więc on może po prostu być drogi, no nie? On może być po prostu drogi i trzeba to sprawdzić, ile on będzie kosztował. Dobra, leci Frost, słuchajcie, i Frost jest teraz tak rozwalany, że nie ma szans, że on przejdzie. W ogóle zero podjazdu, absolutnie zero. Więc teraz bym zrobił tak, tego za 1500 i tych bym porobił, słuchajcie, podwójkę. Sinistera na razie nie widzę, słuchajcie, na razie nie widzę, ale mam nadzieję, że zaraz go zobaczę. On coś, słuchajcie, ulepszył, no wiadomo, zanim postawi Sinistera, to będzie musiał ulepszać te jednostki, no nie? Ale i tak się pytam, co z Sinisterem? Okej, dobra, w ten sposób, no bo, wiecie, my chcemy go zobaczyć, no nie? Więc dobra, tu upgrade'ik za 200, tu zrobimy, słuchajcie, upgrade'ik za 600, tutaj zrobimy drugi upgrade'ik za 600, dobra, spoko. I teraz tak, czy przydałoby się tego za 3500 zrobić, no nie? No niech on postawi, no, postaw Sinister Titan. O, jest! No ale dlaczego? Jakby on nawet nie wiedział, o kim ja mówię. Co tu się dzieje? Chłop ma tą postać i nie wie, że to jest Sinister? Nie wie, że to się tak nazywa? O kurde, ale grubo. Popatrzcie, na pierwszym levelu, słuchajcie, on bił 1500 na sekundę. Teraz on bije 4000 na sekundę. W nie największym, słuchajcie, zasięgu. Dobra, my musimy na pewno, słuchajcie, porobić tutaj upgrade'y, no nie? Ewidentnie. Tego, słuchajcie, za 1000 zaraz zrobimy, ale ten Sinister wygląda naprawdę kozacko. On bije serio 4 koła na sekundę i on nie jest AOE na razie, co nie? Ale jak on dobrze wygląda! Yo! No, jest grubo, słuchajcie, naprawdę grubo. Jestem ciekaw, jak on mocny będzie na koniec. No, musimy oczywiście dotrwać do tego momentu i wtedy na pewno się o wszystkim dowiemy. Dobra, tutaj damy upgrade'ik za 200 i zaraz, słuchajcie, będziemy maksować wszystkie nasze postacie do zarabiania, więc będzie naprawdę grubo. Ten głosik, słuchajcie, mimo że na czwartym levelu, to popatrzcie, on dojeżdża samodzielnie jednostki po 30-40 tysięcy nawet, więc jest dobrze, ale teraz, słuchajcie, ulepszę go na 3500, żeby już naprawdę nic nie przechodziło. No popatrzcie na tego Mutant Toileta, no on jest, no wszystko tu jest wyzerowywane, nie? Tak dosłownie wszystko. Dobra, tego, słuchajcie, zrobimy za 1000, tego zrobimy też oczywiście za 200. Jak ten Sinister, słuchajcie? No ten Sinister grubo daje. On rzuca śnieżkami, co ty gadasz? Ja nie wiedziałem, że on rzuca śnieżkami. Ale boler z niego w takim razie. Potężnie. Dobra, robimy jednego prezenta, słuchajcie, na maksa. I teraz Sinister Titan TV Man. Uwaga, on jest na trzecim levelu i on bije 2600 2,5 raza na sekundę. Więc no całkiem nieźle. To powiedziałbym, że on ma w tym momencie jakieś 7 koła, coś takiego. Czyli nie jakoś super dużo, ale wydaje się, że to już jest AOE. Bo popatrzcie, on już ma taki ewidentny, no poza tym, że rzuca śnieżkami, to ma ewidentnie telewizor, który zabiera HP kilku postaciom naraz. Popatrzcie, temu. Więc to już jest AOE. I słuchajcie, on zaraz będzie miał co 0,4 sekundy
będzie miał wtedy 4700. Trzeba będzie to policzyć, czy to będzie jego maksymalny level, bo jeżeli tak, to ta postać wcale nie jest jakaś turbokozacka. Trzeba będzie to ewidentnie zweryfikować. Dobra, ja się zastanawiam nad usunięciem, słuchajcie, tego gościa i zaraz postawieniem Gadli, no nie? Tylko, że czy ja mam wszystkie te wymaksowane? Tych jeszcze nie mam wymaksowanych. Dobra, to pozbierajmy te 5 koła, bo my zaraz Gadliego to będziemy stawiać i będziemy na pewno go, słuchajcie, ulepszać. Dobra, to sprzedam tego. Teraz, słuchajcie, w takim razie zrobimy ciach jeden, zrobimy ciach drugi, stawiamy właśnie Godli, o czym już wspominałem. I zbieramy 5 koła, żeby, słuchajcie, go tutaj ulepszyć. A jak ten gość? Jak, słuchajcie, ten Sinister? Dobra, on jeszcze nie został ulepszony, bo Franek potrzebuje jeszcze tutaj, słuchajcie, tysiaczka. Już... Nie... On coś zrobił, ale nie ulepszył go. Ulepszył coś innego. To ja nie wiem, słuchajcie, co. Dobra, zaraz to sprawdzimy, ale ja jeszcze sprawdzę, czy my mamy wszystko tutaj, dobra. Czemu on go nie wymaksował? Stracił kupę kasy na co? Pewnie na niego. Pewnie na Santa TV Mena, tak bym zakładał. Dobra, ja na pewno zbieram teraz, słuchajcie, na Godli już, nie? Więc drugiego bym sobie postawił tutaj, żeby oni już sobie stali, żeby oni sobie już tam pomagali, no nie? Bo zaraz będą te jednostki już takie na pewno grube, nie? Tak potwornie grube. Natomiast ten jeden głośnik już samemu robi totalną robotę. Jak tam pieniążki Franka? Czy on go zrobił na 4 level? Tak, zrobił go na 4 level. Więc teraz, słuchajcie, biorę właśnie kalkulator w dłoń i uwaga, 2,5 raza 4700 to daje, słuchajcie, 11750 na sekundę, czyli on daje mniej więcej tyle, co piłeczkowóz, czyli upgraded Pickerman i tyle mniej więcej, co glitch. Mityczny, tak na oko oczywiście. Natomiast on zaraz będzie dawał, słuchajcie, 2,5 raza 6000, razy 6000, no nie? To będzie 15000 na sekundę w zasięgu 40, czyli mniej więcej tyle co indyk. Natomiast to jest AOE, prawda? Więc to AOE robi większą robotę, czyli mniej więcej tyle co Titan Cinema Man, ale nie upgraded, nie godli. Mówię dalej o mityku, więc ciekawie. Zobaczymy, czy to będzie już ostatni jego, słuchajcie, upgrade. Nie! To nie jest jego ostatni upgrade. Słuchajcie, czekajcie, tu się coś w ogóle powaliło totalnego, no. Popatrzcie, on teraz będzie zarabiał mniej, ale dużo szybciej i w większym zasięgu. Dobra, ja natomiast zaraz będę mógł wymaksować mojego Godliego, jednego czy drugiego. Tutaj musicie się skupić na tym UFO, bo to UFO, słuchajcie, ma bardzo, bardzo dużo życia. Natomiast tutaj jeszcze jest jeden głośnik w razie co, który powinien pomóc. Dobra, uwaga, mi brakuje dosłownie 200 dolarów i wymaksujemy. Dobra, ciach, jeden Godli został wymaksowany. I teraz chcę, słuchajcie, sprawdzić tego Sinistera. Jego upgrade kosztuje 18000, więc to jest dużo, ale on teraz bije... O, wow! On teraz bije, słuchajcie, 25000 na sekundę. 25 koła na sekundę, to jest dużo. A zaraz będzie bił... 60? Czekajcie, 5 razy 12. 60000 on będzie bił! On jest tak dobry? O kurde. No dobra, no to grubo. To jeżeli on jest takim AOE, to jest potężnie, słuchajcie. To naprawdę, to on jest znacznie lepszy od Gadliego, słuchajcie, Titan Presentmana. Oczywiście, po tym nerfie, no nie, bo on został osłabiony, ten Godli. Ale, nawet słuchajcie, jak on nie był jeszcze osłabiony, to ten Sinister był lepszy od niego? Co ty gadasz? No co ty gadasz? Nieprawdopodobne. Dobra, zaraz musimy, słuchajcie, maksować kolejnego Godliego. On natomiast postawił kolejnego Sinistera. Popatrzcie, on w ogóle upgrade'uje, bo na przykład zmieniło się to, że tu jest kosa, no nie? On wcześniej nie miał tej kosy, nie miał tego telewizorka takiego na sobie. Dobra, właśnie wymaksowałem, słuchajcie, kolejnego Godliego, więc teraz biorę, słuchajcie, jeszcze jednego i stawiam go tutaj, no nie? Stawiam go tutaj i zaraz będę też go ulepszał, żeby on na początku już samym coś tam objął. Oczywiście on będzie mógł być tutaj uśpiony, co jest totalną lipą, ale poradzimy sobie. Ja jeszcze jednego, słuchajcie, wrzucę pod kątem tutaj. Tak, to też będzie bardzo dobre. Dobra, najpierw tego za piątkę zrobimy, teraz zrobimy tego i on, słuchajcie, z tym zasięgiem, kurde, no, można było go ciuteczkę bliżej dać, ale i tak spoko, będzie miał zasięg, będzie miał dobry zasięg, więc spokojnie. Popatrzcie, jak on te małe kibelki tutaj rozwala. Szybciej po prostu zarabiamy dzięki temu kasę. Tutaj są też poobijane całkiem fajnie, bo on ma ten efekt splasha, prawda? Więc naprawdę zdrowo tutaj jest. Dobra, to maksujemy go i teraz widzicie, no naprawdę on już dużo daje. On naprawdę dużo daje. Widzicie, jak on temu bossowi zabiera? No, jest potężnie. Natomiast jak ci Sinisterowy, słuchajcie? Tutaj jeden ma kosę, ten ma 5 level, ale... Jestem ciekaw, słuchajcie, ile kosztuje wymaksowanie go do końca, bo on jest bardzo drogi. No słuchajcie, na początku to tam było, wiecie, tam po 1002... Ale teraz on potrzebuje 14 tysięcy, a potem nawet potrzebował 18 tysięcy. To już jest... No dużo. No to jest po prostu, słuchajcie, dużo. Dobra.
Ja biorę kolejny głosik i słuchajcie, go tutaj oczywiście maksujemy, żeby on dalej tutaj wszystko to obijał, bo widzicie, oni na przykład biją naraz potem, no nie? Sam ten, słuchajcie, Godly, patrzcie jak mocno poobijał, ja cię kręcę, ej, on jest naprawdę dalej dobry, mimo że został osłabiony i to znacznie, to jest naprawdę niezły. Nawet, słuchajcie, te Sinistery, mam wrażenie, że one sobie gorzej radzą po tej stronie niż my po tej, ale to może być akurat kwestia tego, że te głosiki są tak bardzo OP, serio, te głosiki są nawet lepsze od Godliego, przy tym zasięgu i przy tym promieniu, no nie, to naprawdę jest gigantyczne, gigantyczne. I ten kąt jego, jeszcze ten kąt rozwarty, to jest w ogóle totalny już game changer, no nie? Dobra. Czy kolejny Sinister, słuchajcie, został tutaj właśnie wymaksowany? Zobaczmy, słuchajcie. Zobaczmy, zobaczmy. Uwaga, teraz w tym momencie szósty level nie, czyli on jeszcze nie jest wymaksowany. Jeszcze nie, ale zaraz powinien, słuchajcie, być. Dobra, ja natomiast Godliego wymaksowałem, więc teraz to już w ogóle powinno być naprawdę grubo. I dorzucam, słuchajcie, od siebie jeszcze jeden głośnik tutaj. Tutaj, słuchajcie, zrobimy coś takiego, żeby chłopy miały po prostu dużo gorzej. No to popatrzcie, teraz w tym zasięgu, wow, ale oni będą klepani. I dorzucimy jeszcze jednego Godliego tutaj, co? Patrzcie, ulepszymy go oczywiście za piąteczkę i teraz życzę powodzenia. Patrzcie, sam jeden głosik, ile on zabrał im HP! Popatrzcie! Na tych boss toiletów oni tego nie przejdą! Kurde! No naprawdę ten boss toilet może tego nie przejść jeden z drugim, ale jeżeli przejdą, to naprawdę z małą ilością HP. Nieźle. Naprawdę, słuchajcie, nieźle. Tutaj widzę, że już trzeci taki Sinister wjechał. No to, to się robi potężnie. 12 tysięcy trzeba na tego, no nie? Czyli jest 12, potem 14 i potem, słuchajcie, jest 16 i 18. To on kosztuje ze 100 tysięcy do wymaksowania? No może nie 100 koła, ale z 80? To dużo, słuchajcie. To w takim razie naprawdę nie mało, nie? Mamy 13 minut, 40 fal, jest potężnie. Patrzcie, tutaj lecą na przykład jednostki po milion i co z tego, że mają milion, jak one dochodząc gdzieś tutaj, to albo nie dojdą w ogóle, albo zostaną, słuchajcie, w jakimś tam większym stopniu rozklepane, no bo sami widzicie, no połowa HP na przykład tutaj spadła, nie? A teraz oni dopiero wchodzą w zasięg tego głośnika, gdzie ten głośnik bije wszystkich naraz. Potężne to jest, naprawdę potężne. Dobra, słuchajcie, ja maksuję teraz tego Godliego i stawiam kolejnego Godliego. Nie ma co się w ogóle chyba tutaj zastanawiać. Pytanie, czy on nie zostanie uśpiony. Kurde, tego się boję, że on będzie tutaj usypiany. No ale dobra, zaraz będziemy go ulepszać, to może, słuchajcie, nie będzie tak źle, no nie? Kurde, chociaż sami widzicie, że on jest usypiany non-stop. To nie jest dobre miejsce, słuchajcie, to nie podoba mi się. W takim razie, słuchajcie, wezmę go i postawię go tutaj. No, trochę kaski przez to zmarnowałem, ale olać, bo przynajmniej w tym miejscu oni nie będą aż tak często usypiani. No, został uśpiony, żeby nie było. Ale serio, nie powinien być aż tak często usypiany, więc chyba damy radę. Dobra, tutaj głośniki też sobie oczywiście ogarniają. Tutaj patrzcie, jeden wykańcza, drugi wykańcza. My musimy uzbierać aż 40 koła. Ale do końca gierki to się na pewno uda. Patrzcie, oni tutaj przechodzą mając 100 tysięcy tylko, więc sam ten głośnik ich powinien dojechać. No dobra, Godli się włączył tutaj do zabawy, ale widzicie, już potem nie przychodzą. Widzicie, oni mając 1 400 000 na start, tu podchodzą mając już resztki życia. A jak wygląda sytuacja z Sinisterami? Ten level 7, ten level 7, ten level 7 i jeszcze kolejny. O wow, o wow, ej grubo. Ale mimo wszystko, sami widzicie, że im nie spada aż tak szalenie szybko. Mimo że on niby daje 60 tysięcy na sekundę? Podejrzane. Coś tu jest podejrzanego. Jakby on nie dawał tych 60 tysięcy. Znaczy ja wiem, że daje, ale to samo było, pamiętam, jak wyszedł ten Godli. Nam się wydawało z Julką, z moją dziewczyną, że on wcale nie daje 70 tysięcy na sekundę. To było jakieś takie dziwne. Dobra, słuchajcie, maksujemy Godliego i teraz oj, 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 no widzicie, tutaj spada bardzo, wyjątkowo wręcz powiedziałbym, szybko. A czy tutaj przy tych Sinisterach też tak jest? No właśnie nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Dobra, ja dorzucę tutaj, słuchajcie, głośniczek. Oj, too many troops. No dobra, to skasujemy, słuchajcie, głośniczek stąd. On się tutaj raczej nie przyda. I wiecie co? Może nie głośniczek, tylko Godliego kolejnego sobie postawimy i zaraz zarobimy na jeszcze kolejnego i jeszcze kolejnego i jeszcze kolejnego. Mamy, słuchajcie, na pewno nie rekordowy czas. To na pewno, słuchajcie, nie jest rekordowy czas. Z Julką szło nam znacznie szybciej, ale to dlatego, że też my mieliśmy inne podejście. A tutaj bardziej nam się jakby skupiało na tym, żeby, wiecie, w odpowiednio szybkim czasie tutaj po prostu, no, zarobić na tego Sinistera i żeby nie było żadnych problemów, co nie? No więc my sobie tutaj ciśniemy dalej. Mamy dosłownie dwie falki do końca. Ja zaraz oczywiście już wymaksuję tego Titan Prezentmena, więc będzie całkiem w porządku. I co, 17 minut jest realne? Ja bym powiedział, że może, może. To zależy, jak szybko będziemy rozwalać, słuchajcie, bossa, bo sami widzicie, tutaj na przykład leci boss, ma 2 miliony i no, no, z całym szacunkiem, panie Soldier Rocket Toilet, no nie idzie panu tutaj najlepiej. No nie, no nie możemy powiedzieć, że idzie tutaj panu dobrze. Okej, słuchajcie, ja muszę coś sprzedać.
Więc poczekam, słuchajcie, jeszcze do tej właśnie 40, do 50 fali, słuchajcie, poczekam i wtedy sprzedaję całe to towarzystwo i kupujemy właśnie Godeliego tam, gdzie wyskoczy, słuchajcie, boss. Więc uwaga, sprzedajemy raz jeszcze i sprzedajemy raz jeszcze. Jestem przygotowany na Godeliego, tutaj jest oczywiście Scientist Toilet, więc na niego wypadałoby uważać, ale ja patrzę, gdzie wylatuje ten, słuchajcie, lodowy. Tutaj wyleciał ten lodowy, więc wydaje mi się, że jak najbardziej dorzucimy tu i od razu ciach wymaksowany. Jako, że słuchajcie, możemy teraz więcej postaci postawić, to bym dorzucił jeszcze tutaj głośnik, który oczywiście też zostanie wymaksowany. I tutaj słuchajcie, jeszcze jeden głośnik, który też zaraz będziemy maksować, bo powinniśmy na to bez problemu zarobić. Tutaj te godli, słuchajcie, zaraz będą traciły zasięg. No nie, bo oni już wyjdą jakby z tego zasięgu, więc trochę przypałowo. Więc tak, ten na sprzedaż teraz w tym momencie. I słuchajcie, robimy ten głośniczek tutaj. Tak, na pewno, słuchajcie, głośniczek do wymaksowania, więc upgrade'ik. I na pewno, słuchajcie, jeszcze można by postawić tutaj Godeliego, którego idealnie wymaksowaliśmy. Idealnie, bo oni idą teraz tylko tą stroną. Tutaj to już, no nie, no, okej, idzie 1 700 000, jasne, idzie nawet 2,5 miliona, ale... Olałbym to, serio bym to olał. I no i niestety to nasz rekord nie jest. Nasz rekord to jest 16 i 58 sekund. No nie, że 16 minut 58 sekund. Tutaj będziemy mieli bliżej 18, może 18 nawet i pół. Ale tak jak mówiłem, my tutaj nie gramy pod rekord. Ja chciałem zobaczyć Sinisterów. I popatrzcie, jak ten Sinister, właśnie Titan TV Man, nagle dochodzi do władzy. O kurde, mu tam zeszło, słuchajcie, po 400 tysięcy na sekundę. Serio, dobra, zobaczmy, tutaj mamy 4 miliony, bo oba mają tyle samo, no nie? Więc zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało, słuchajcie, jak oni wszyscy tutaj właśnie podejdą i te Sinistery wszystkie zaczną walczyć, bo jeszcze nie walczą wszystkie. Albo może na ten Frost Skeletonie faktycznie będzie to widać najlepiej, bo popatrzcie, tutaj niesamowicie szybko spada siła. I z tych 3 milionów, czekajcie, dojdźmy do zakrętu, żeby właśnie te Sinistery się wszystkie powłączały, bo on się jeszcze nie włączył, no nie? Dobra, jak wszystkie działają, to popatrzcie, mniej więcej teraz działają. Okej, tu spada po takie... no 200 tysięcy na sekundę bym powiedział, wow! I dzięki temu możemy sobie odebrać 3 poteczki lag boostowe, a to akurat może nam się przydać, dlatego że mamy sporo pieniędzy i ja będę chciał oczywiście zrobić opening z tym gadlim pierwszym. Natomiast teraz dawajcie, otwieramy sobie dalej skrzyneczki, bo jest ich naprawdę tutaj dużo. Jakby się trafił tutaj godli, kurde, no to zaraz go, słuchajcie, biorę i rozdaję, no nie? To by było przepiękne, ale niestety chyba to się nie stanie. Dawajcie, robimy jeszcze jedną skrzynię. Yeah!